Cześć, witajcie menadżerowie. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie parametrom zawodnika. A więc przejdźmy do konkretów. Weźmy sobie przykładowo zawodnika Sullivana. Słuchajcie, kilka najważniejszych informacji. Wzrost i waga to parametry, które oczywiście przyrastają, więc warto obserwować, jak szybki jest ten przyrost. Dodam, że jest on powiązany tutaj z treningiem ogólnorozwojowym, między innymi z siłą. Nawierzchnię ulubioną ten zawodnik będzie miał taką, jaka była macierzysta, więc z tego klubu, w którym się wychował, taką przyjął nawierzchnię ulubioną. Jeżeli to jest nasz wychowanek, oczywiście będzie miał tą nawierzchnię, która jest aktualnie ulubioną naszą nawierzchnią. Słuchajcie, długość kontraktu. Kontrakty przedłużane są póki co z automatu. Jest to moduł na pewno pod względem finansowym do dopracowania, chociażby nawet pod względem premii za punkty czy opłaty za podpisanie kontraktu. Na przykład trzeba gdzieś tam zbilansować tą kwotę garzy, a więc tutaj te parametry, wartości, kwoty urealnimy. Natomiast póki co kontrakty są przedłużane o 2 lub o 3 sezony z automatu. Jednym z powodów jest to, że doświadczeni menadżerowie albo już kluby z długim stażem mają naprawdę dużą kasę i mogłyby podkupić dobrych zawodników tym mniej doświadczonym menadżerom. Ale oczywiście nad tym modułem też pewnie będziemy z czasem pracować i go rozwijać. Atrybuty zawodnika. A więc atrybuty, które możemy wytrenować, czy to podczas treningu ogólnorozwojowego, czy to podczas treningu na torze. W odcinku o raportach treningowych jest kilka zdań właśnie na ten temat, jak te parametry przyrastają, na co zwrócić uwagę. Natomiast jeśli chodzi o waleczność i o koncentrację, te dwa parametry przyrastają pomiędzy sezonami. O wartości o 1, 2, o 3, a więc to też trzeba obserwować. I słuchajcie, co do zasady, im zawodnik młodszy, tym szybciej się rozwija, tym szybciej te parametry przyrastają, ale im starszy i im te parametry bliżej setki, tym po prostu ten rozwój zaczyna zwalniać. No i mamy cechy osobowości zawodnika, czyli te 5 parametrów, które presja, agresja, lojalność i tak dalej. Suma tych parametrów, słuchajcie, zawsze powinna dać 250. Albo inaczej, nowy zawodnik w Speedway Manager, każdy nowy zawodnik jest, ma sumę 250, jeżeli chodzi o cechy osobowości. Wyjątek stanowią na przykład adepci, których możemy sobie stworzyć w grze. Jest taka opcja dostępna oczywiście w sklepie, o tym może gdzieś tam na końcu odcinka sobie powiemy. No i słuchajcie, jeżeli weźmiemy pod uwagę atrybuty zawodnika i cechy osobowości, to jest 13 parametrów i jeżeli je sumujemy i podzielimy przez 13, da nam to wartość CU aktualnie, jaka jest. No i doświadczenie. Doświadczenie, słuchajcie, no tutaj to od nas zależy, jak będziemy tego zawodnika rozwijać. Oczywiście im młodszy zawodnik, im więcej jeździ, tym to doświadczenie jest większe, szybciej ono przyrasta. No i na koniec kariera zawodnika, czyli wiemy, w której lidze, ile meczy, ile biegów, jaką średnią biegopunktową miał ten zawodnik. Tutaj ten moduł też chcemy ogólnie docelowo rozbudować, aby tych informacji było więcej, na przykład na ile miał jedynek, dwójek, trójek i tak dalej. Więc jeśli chodzi o atrybuty i cechy zawodnika, to chyba najważniejsze kwestie. Jeśli macie pytania, zapraszam do komentowania. Jeśli Wam się ten odcinek podobał, oczywiście like, oczywiście subskrypcja, mile widziana. I generalnie jeszcze taka ciekawostka, jeśli mamy kandydata, którego nam daje scout albo którego sobie sami nabędziemy w szkółce, to słuchajcie, tutaj też możemy pokombinować troszeczkę, jak zsumować poszczególne parametry, bo one też dają pewną wartość. Ale to już zostawiam jako zagadkę, pogłówkujcie, popytajcie, zobaczymy, co z tego będzie. W takim razie, słuchajcie, dzięki za ten dzisiejszy odcinek. Dobrego dnia, cześć!